Otwórzmy Księgę Objawienia, 13 rozdział. Jedenasty werset. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. I też otwórzmy drugi list do Koryntian. Rozdział 11 i werset od 12 do 15. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, aby się tym, czym się chlubią, aby w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Ich kres jest taki, jakie są ich uczynki. Dwa wersety, które mówią o jakimś udawaniu, o podawaniu się za kogoś innego. Co prawda tu w objawieniu nie jest to tak jasno, wprost napisane, szczególnie w Biblii Warszawskiej, z której zacytowałem, tu jest napisane, że ma rogi podobne do baranich. W zasadzie wszystkie inne przekłady mówią, który ma rogi jak baranek czy barankowe. Jest użyte słowo baranek, nie baran. Sprawdziłem w greckim, to są dwa różne słowa, nawet nie mają podobnych liter, że można je mylić. To są dwa odrębne słowa. W polskim języku jest tak, że jest baran, baranek. A więc tutaj użyte jest słowa, że ma rogi barankowe, czy podobne do rogów baranka. No ale potem tak słuchałem, znaczy myślałem i no przecież baranki nie mają rogów. Małe takie niewinne stworzonka, one nie mają rogów. Ale tu jest to podobieństwo pokazane, że było stworzenie, które miało podobieństwo do baranka. Wyglądało jak baranek, miało rogi podobne do barankowych. Nie przypadkiem użyte jest tutaj słowo baranek, nie baran. Bo gdyby było słowo baran, nie ma problemu. Ale jest baranek i wszędzie w objawieniu wielokrotnie, kilkanaście co najmniej razy użyte jest to słowo baranek w odniesieniu do Pana Jezusa i tylko i wyłącznie. Więc widzimy jakieś zwierzę symbolicznie przedstawione tutaj w tej wizji, że tak jakby chce uchodzić może za baranka, ale nim nie jest i mówi jak smok. To jest to zwierzę, które skłoniło ludzi do postawienia, czy skłoni ludzi do postawienia posągu zwierzęciu jeszcze innemu, temu smokowi jakby, który wcześniej jest przedstawiony. To jest to zwierzę, które tchnęło w ten posąg życie i ten posąg przemówił. To jest to zwierzę, które sprawi, że ludzie otrzymają znamię na swoje ramię i na swoje czoło. To jest to zwierzę, z którym dalej się łączy ta liczba 666. Ja się nie chcę tu zgłębiać i wyjaśniać, bo nie wiem i nie rozumiem tego i troszkę się czasem tak dziwię, że są tacy chrześcijanie, którzy mówią, ja wiem o co tu chodzi, to ja to wszystko mogę wyjaśnić. No, nie wiem. Ja nie wiem, nie jestem taki mądry, Bóg mi nie dał wejrzeć w te sprawy. Poza tym nie o tym chcę mówić. Chcę tylko pokazać coś, o czym często Kościół zapomina, że jest przeciwnik. Oczywiście wszyscy chrześcijanie wiedzą, że jest diabeł, ale wydaje nam się czasem, że diabeł to diabeł i on jest taki odrębny i nie można go pomylić. Natomiast ten werset i ten z listu do Koryntian, który zacytowałem tutaj, pokazuje o tym, że jesteśmy ostrzegani przez Boże Słowo przed fałszywymi różnymi nauczycielami, fałszywymi naukami, fałszywą duchowością i że to wszystko będzie podobne do Chrystusa,
podobne będzie do Ducha Bożego. Tu jest napisane, że słudzy tego przeciwnika przybierają postać apostołów Chrystusowych i czytamy, że nic dziwnego, bo i szatan przybiera postać anioła światłości. I teraz zobaczcie, tam było zwierzę, które mogło wyglądać jak baranek, dlatego też zwiodło wielu. Tutaj mamy szatana, który przybiera postać anioła światłości. I oczywiście to nie jest tak, że to jest rzeczywiście jakaś świecąca postać. Tu chodzi o symbolikę pewną, która komuś, kto ma do czynienia z takimi próbami odzwiedzenia, z podawaniem się za kogoś innego, jawi się to jako rzeczywiście Chrystus, jako Boży sługa. I też nie chce się skupiać na jakichś tam ludziach, robić jakichś personalnych wycieczek i aluzji do czyichś tam działań czy zachowań. Ja bym chciał przede wszystkim pokazać na to zagrożenie, że ono jest, że musimy być czujni, musimy uważać, ale też bardzo bym chciał, abyśmy nie weszli na taką drogę, na którą ja kiedyś wiele lat temu wszedłem. Kiedy usłyszałem podobne kazanie, jakieś całe takie głębsze nauczanie i potem zacząłem tropić wszystko, co fałszywe, wszystko, co złe, niewłaściwe. Zacząłem wszędzie przykładać jakąś miarę i widzieć zagrożenie. Doszło do tego, że zostałem zwiedziony. Zobaczcie, dziwne, nie? Robiłem to po to, żeby nie być zwiedzionym, żeby się uchronić przed oszustwem, przed kłamstwem, przed fałszywymi naukami, a poszedłem za nimi. A więc widzimy, że to nie o to chodzi, żeby je tropić i żeby je wyszukiwać, bo człowiek, który tak żyje, bardziej zajmuje się tymi złymi rzeczami niż zbudowaniem swojej relacji z Panem Jezusem. A w innym miejscu czytamy, zbliżcie się do Boga, a diabeł sam od was ucieknie. My nie musimy pewnych rzeczy robić. Owszem, czasem trzeba się przeciwstawić pewnym sprawom, pewnym naukom, pewnym ludziom nawet. Czasami trzeba pokazać, że nie idę w tym kierunku, nie akceptuję tego. Natomiast nie jest rzeczą chrześcijan zajmowanie się tym. Może Bóg powołuje i na pewno tak jest, że w historii Kościoła Bóg powoływał ludzi szczególnie mocnych, szczególnie silnych w wierze, żyjących blisko Pana, do tego, żeby takie rzeczy demaskować, żeby je objawiać Kościołowi. Ja się nie czuję do tego powołany, dlatego nie będę tutaj wgłębiał się w to wszystko. Chcę tylko pokazać pewne niuanse, które czasami uchodzą nam naszej uwadze i nie zwracamy na nie uwagi. I jeśli widzimy coś, co pięknie błyszczy, to wydaje nam się, że to jest to światło. W Polsce jest takie przysłowie, nie wszystko złoto, co się świeci. No, jak wiemy z życia, może ktoś z was słyszał taką historię, że ktoś się dał nabrać na jakiś tombak, który udaje złoto. Każdy z nas chyba słyszał o takich ludziach. Ja pamiętam, miałem takiego kolegę, który był taki cwany i bystry i w ogóle on kogoś może tam gdzieś wyrolować, ale jego nikt. Kiedyś go zrobili i kupił jakieś tam obrączki, które miały być ze złota i przyszedł i mówi, i to ja się dałem nabrać? Nie mógł w to uwierzyć. Ale wiecie, oprócz tego, że złoto, że coś, co udaje złoto, błysnęło po oczach, do tego, żeby przekonać człowieka, że to jest złoto, to nie wystarczy sam wygląd. Chociaż może dla niektórych tak. Ale dla takiego cwaniaka, jak ten mój kolega, to nie wystarczyło. Potrzebna była jeszcze cała otoczka, która towarzyszy temu wszystkiemu. I tak samo działa szatan. On nie jest tak głupi, żeby stawać przed ludźmi i udawać kogoś innego i nic poza tym. Do tego potrzebna jest jeszcze cała otoczka argumentacji, pozorów, uspokajania naszej czujności, usypiania nas, żebyśmy byli w stanie pewne rzeczy, mimo wątpliwości, mimo niepewności. No wiecie, jeśli ktoś zatrzymuje was na ulicy, na poboczu, ma śniadą karnację, słabo mówi po polsku i sprzedaje ci obrączki,
No to przecież jest jawne, że to jest oszustwo. No więc coś musi być niezwykle silnego, sprytnego, żeby te okoliczności stały się mało ważne, żeby nie zwracać na nie uwagi, ale skupić się na tym, co on oferuje. I zobaczcie, diabeł działa w ten sposób, że wykorzystuje na przykład nasze problemy. Jeśli jest sytuacja, że mam problemy finansowe, naprawdę szukam, Boże, skąd tu wziąć pieniądze, długi jakieś są, są jakieś problemy, nie mam za bardzo możliwości zmiany tej sytuacji, no pojawia się okazja zarobku. Gdybyśmy mieli pieniądze, gdyby nasza sytuacja materialna była zdrowa, nawet byśmy nie pomyśleli o tym, bo coś takiego, a słyszeliśmy, że to są jakieś czasami oszustwa, że to, ale człowiek przyciśnięty do ściany, który, no, jak to się mówi, ma nóż na gardle i musi skądś zdobyć pieniądze, jest w stanie zapomnieć o mądrości, o rozsądku, o ostrzeżeniach przyjaciół, o tym, że gdzieś słyszał, że gdzieś czytał, że w radiu mówili, że w telewizji ostrzegali, bo okoliczności. Ta sławna metoda oszukiwania starszych ludzi na wnuczka. Każdy, kto to słyszy, mówi, ale głupi ludzie, jak się dają nabierać, nie? Włącznie z tymi dziadkami, którzy za tydzień się dadzą nabrać. Oni też tak uważają. Ale dlaczego? Bo przyszły sytuacje, czy ktoś opowiedział coś o jakiejś tragedii, o wypadku, o nieszczęściu, że wnuczek potrzebuje pieniędzy, bo jak nie, to będzie... Gdzie nie ma czasu na myślenie, gdzie te okoliczności wzięły górę, gdzie skupiliśmy się na tym, że coś złego się stało i przestaliśmy trzeźwo myśleć. A więc działanie diabła to nie tylko stanąć i pokazać się i tak jak to złoto i pójść za mną, bo ja błyszczę, bo ja świecę, bo wyglądam jak baranek. Nie, do tego jeszcze jest cała otoczka argumentacji, różnych sytuacji, jakichś pozornych cudów, jakiejś mądrości. Boże Słowo pełne jest takich ostrzeżeń, gdzie były pewne pułapki, gdzie ludzie za nimi poszli, gdzie okazało się, że to nie jest Boże działanie. Ale Bóg nas ostrzega, Boże Słowo ciągle nas ostrzega. I teraz jak my, jako Boże dzieci, które jesteśmy ciągle atakowani i przez ten świat, i przez szatana albo pośrednio, znaczy przez szatana za pośrednictwem tego świata i różnych okoliczności naszego życia, jak mamy się nauczyć odróżniać to, co jest dobre, od tego, co złe? Przede wszystkim Boże Słowo. I nawet bym zawęził, przede wszystkim Ewangelię. I jeszcze bym zawęził, przede wszystkim Pan Jezus. Jeśli znamy Ewangelię, to znamy, powinniśmy znać Pana Jezusa. Jeśli dla nas czytanie Ewangelii jest takie, powiem wam, że ja się łapię czasem na tym, no dobrze, no przeczytałem już już dawno Ewangelii nie czytałem, no to teraz zacznę Ewangelię czytać. Przystępujemy do Ewangelii z taką... To nie jest tak, że serce nasze pała, że co tutaj przeczytam, bo my już to znamy, już to czytaliśmy. Już czytaliśmy to 10, 20, 100, 1000 razy. I wydaje nam się, że to jest takie już nam wszystko znane. Ale jeśli czytamy Ewangelię jako historię, no to tak będzie. Ale jeśli szukamy tam postaw Pana Jezusa jako naszego nauczyciela, jeśli podchodzimy do czytania Ewangelii jako do przyglądania się temu, jak nasz nauczyciel się zachowywał, to wtedy zaczniemy wyławiać pewne niuanse, które w takim normalnym czytaniu nawet nie przejdą nam na myśl. Jak Pan Jezus zareagował? Jak się zachował, co zrobił, jakie miał emocje, dlaczego te emocje miał, w jakiej sytuacji, w kontekście jakiej sytuacji te emocje były, w stosunku do jakich ludzi, a dlaczego zareagował do tego tak, a do tego inaczej. To wszystko nas uczy i patrzmy na Pana Jezusa jak na naszego mistrza i nauczyciela. Jeśli będziemy Go znać, będziemy znać Jego zachowania, Jego reakcje, to wtedy, kiedy pojawi się ktoś, kto go udaje, czy udaje jego sługę, to będziemy widzieć, że coś tu nie gra. I to jest dlatego tak ważne, żeby czytać Ewangelię.
Nie, żeby znać dokładnie, chociaż to też nie jest złe, kto, w jakiej kolejności, kiedy, albo nawet już rodowód znać Pana Jezusa z pamięci, albo wiedzieć, w której Ewangelii co jest napisane. Mnóstwo chrześcijan zna Ewangelię bardzo dobrze, w sensie wydarzeń, historii, przypowieści, ich znaczenia i tak dalej, ale nie znają Jezusa. A tutaj chodzi o to, żeby Go znać jako swojego nauczyciela, bo ja jestem uczniem. Wiecie, teraz czytam, tak trochę brnę przez to, bo to jest taka trudna lektura. Czytam życiorys, biografię Leonardo da Vinci. Zawsze mnie ten człowiek fascynował, bo no, każdy go zna, wiemy, że to był wielki człowiek epoki renesansu i wszelkich umiejętności, talentów i tak dalej. Ale nie wiem, czy ją przeczytam całą, bo jest naprawdę dość nudna, ale są tam pewne ciekawe rzeczy. I właśnie obraz ucznia, kiedy młody Leonardo uczył się u znanego wtedy malarza i uznanego w jego pracowni, słuchajcie, to polegało na tym, że patrzył, jak, co robi jego mistrz. Zaczynał od spraw najprostszych, od zamiatania pracowni, potem nauczył się, jak się uciera farby, bo te farby trzeba było zrobić samemu. Tam nie było tak, że szło się do sklepu i kupiło. Każda pracownia. On się uczył tego i wszędzie tam byli uczniowie, którzy inni, którzy ucierali. Jak był dobry mistrz, malarz znany, miał pieniądze, zarabiał, to miał tych uczniów więcej. No bo zamówień miał dużo i te obrazy malował. Ale zadanie ucznia polegało na ciągłym patrzeniu na swojego mistrza. Na wszystko, co robi, jak to robi, w jaki sposób podchodzi do tego, jak się ustawia do obrazu, z jaką siłą naciska, jaki pędzel dobiera do jakiego obrazu, do jakiego pociągnięcia. To wszystko było zadaniem ucznia, żeby się uczyć. My troszeczkę mamy takie podejście, że to mistrz jest od tego, żeby nas tego nauczył. W pewnym sensie tak. Ale z kolei rolą ucznia jest jakby zasysać tą naukę nie tylko biernie i na zasadzie jak mi powie, to będę wiedział, a jak mi nie powie, to nie będę wiedział, ale ze wszystkich stron podpatrywać, żeby wyłapać te techniki. Wiecie, nawet na pewnym etapie uczeń nie miał możliwości się nauczyć pewnych technik. Bo mistrz nie pozwalał mu, jeszcze jesteś za młody, za mało rozumiesz, żeby to już wiedzieć, żeby się tego uczyć. Dlaczego? Nie dlatego, że był zazdrosny, że on się szybko nauczy i go przerośnie i będzie większym artystą niż on. Ale mistrz wiedział, że jeśli najpierw tego się nie nauczysz, to nie będziesz w stanie robić tamtego. To tak jak z matematyką. Jeśli się nie nauczymy pewnych działań, no to co mówić o całkowaniu czy rachunku różniczkowym i tych innych rzeczach? Ja to mówię, a nie wiem w ogóle o co chodzi, ale wiem, że są takie pojęcia. Dlaczego tak mówię, że nie wiem o co chodzi? Bo gdzieś na jakimś etapie moja matematyka utknęła i się pogubiłem i nie poszedłem dalej. Dlatego nie jestem w stanie dobrze zrobić tego, co jest potem. I jeśli my czasami dziwimy się, dlaczego w naszym życiu coś się nie dzieje, bo my byśmy chcieli, bo my się już widzimy, że już możemy to, możemy tamto, albo moglibyśmy tak, albo się nadajemy do tego czy tamtego, a stoimy w miejscu. Właśnie dlatego, że czegoś się nie nauczyliśmy jeszcze. I Bóg chce nas ciągle zawracać do tego, że wróć i naucz się jeszcze raz. No ta sławna tabliczka mnożenia, która była zmorą każdego dziecka i całego naszego dzieciństwa. Jak się już nauczyliśmy na pamięć, to jak stanęliśmy w szkole i trzeba było powiedzieć, to nas jakiś lęk paraliżował i nie potrafiliśmy czasem. Albo zapomnieliśmy, albo znów trzeba było sobie przypominać. To są wszystko rzeczy, które są ważne, żeby żyć. I w Królestwie Bożym jest ich mnóstwo, tych zasad. Dlatego Pan Jezus chce nam pokazać tak bardzo mocno i dobitnie, patrzcie, jaki ja jestem. Naśladujcie mnie, uczcie się ode mnie i wtedy przyrównujcie innych, ale przede wszystkim siebie. Jeśli widzisz swoje reakcje, swoje zachowania,
to się zastanów, czy one są takie jak Jezus. Czy przeczytałeś o tym w Ewangeliach? Czy zobaczyłeś to u Jezusa? Jeśli widzisz u siebie coś, czego nie widziałeś u Jezusa, to zastanów się, czy to jest dobre. Bo my często napakujemy głowę pewnymi frazesami biblijnymi, pewnymi zasadami i nam się wydaje, że to już jest wszystko. Jeśli ktokolwiek z was miał okazję prowadzić takie mocne dyskusje z ludźmi, którzy znają Pismo Święte, na przykład ze Świadkami Jehowy, bardzo wielu z nas się to trafiało. Wiecie, jak to wygląda? Próbujecie przedstawić pewną prawdę biblijną za pomocą Bożego Słowa. Otwieramy Biblię, cytujemy jakiś werset, który jasno i dobitnie o czymś mówi. No i czekamy z taką radością. A, teraz dopiero nic. Za to, co otrzymujemy? 10 innych wersetów, które niby mają przeczyć temu. Czy Boże Słowo jest niespójne? No nie, słuchajcie, jeśli ktoś nie idzie za Jezusem, nie będzie mógł zrozumieć głębi Bożego Słowa. Jeśli ludzie ze świata, którzy są nieprzyjaciółmi Boga, czytają Biblię, a takich jest dużo, to co tam zobaczą? No, Boga, który jest niesprawiedliwy, jest gniewny, jest okrutny i tak dalej. Dziwne, że chrześcijanie, czytając tą samą Biblię, widzą inaczej Boga. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że Duch Święty otwiera pewne rzeczy i daje zrozumienie głębsze tego, co widzi tylko człowiek, co widzi człowiek ze świata, w tym zakresie tylko, które po prostu mogą oczy przeczytać, ale Duch tego nie ogarnie. Użyję takiego porównania. Wiemy, że w hebrajskim nie ma samogłosek. I czytając litery hebrajskie, jeśli ktoś pisze, to pisze tylko spółgłoski, samogłosek nie ma, trzeba je wstawić w odpowiednim miejscu. Tak jest? No. Ale mniej więcej, ja też nie będę tutaj wgłębiał, ale wiemy, że mniej więcej coś takiego jest. I teraz zobaczcie, wyobraźmy sobie polską książkę, otwieramy Biblię i nie ma samogłosek. Co my tam zrozumiemy? No, trochę zrozumiemy, bo niektóre słowa jakby same się narzucają. Ale nawet jeśli z naszej Biblii ktoś usunąłby wszystkie samogłoski i czytalibyśmy ją, ale znalibyśmy ją, to nam to nie będzie przeszkadzać, bo odczytamy ją właściwie, bo już znamy, już wiemy, już rozumiemy. I powiem wam, że może to jest takie moje troszkę dziwne podejście, ale widzę pewną taką symbolikę w Starym Testamencie, który był pisany językiem, pismem, w których tych samogłosek nie było. I widzę w Nowym Testamencie coś takiego, że chociaż te samogłoski są, ale żeby to zrozumieć, chociaż nawet są samogłoski, żeby zrozumieć to, Duch Święty musi otworzyć oczy, żeby dostrzec, o co tu chodzi. I tak jak człowiek, który nie znając kultury hebrajskiej, nie znając ich wiary, nie znając ich tradycji, ich historii, weźmie się za czytanie hebrajskiego, chociaż się nauczy liter, to nie bardzo będzie wiedział, gdzie jaką samogłoskę wstawić i mu wyjdzie z tego coś dziwnego. I tak samo, kiedy Duch Święty nie objawi i nie otworzy oczu na Boże Słowo, nie zrozumiemy. Będziemy widzieć literę, będziemy rozumieć, jak to przeczytać. Ale co z tego? I możemy komuś takiemu cytować. Nie dotrze, bo Duch Święty musi to poruszyć w sercu. Dlatego jest to tak niezwykle ważne, żeby zdać się na prowadzenie Ducha Świętego, żeby nie zapominać o tym, że jesteśmy od Niego zależni we wszystkim, że jesteśmy zależni od tego, żeby właściwie zrozumieć Boże Słowo, żeby właściwie zrozumieć nasze życie, dlaczego w naszym życiu tak, dlaczego tak, jak Bóg nas prowadzi. Bez Ducha Świętego się pogubimy i staniemy się łatwym łupem dla tych wszystkich, którzy właśnie, przed którymi nas ostrzega Boże Słowo. Będziemy patrzeć na jakąś światłość i będziemy myśleć, że to jest Boża światłość. Będziemy widzieć baranka i pomyślimy, że jest baranek, że to jest baranek. Ale jak mówi? Mówi inaczej. No a jak mamy to odróżnić, co jest inaczej, a co nie, jeśli nie znamy Bożego Słowa? A więc jeśli wiemy, jak Pan Jezus mówi,
wiemy, jak nauczał, to nie damy się nabrać na inne słowa. One mogą być podobne, ale owoce tego wszystkiego, i o tym chcę dalej mówić, trzeba. Czasami wszystko wygląda pięknie, dlatego patrzmy na inne rzeczy. I tutaj na jakie? Jeszcze tylko Mateusz, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. I Ewangelia Mateusza 24:5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Dlaczego wielu zwiodą? Dlaczego ludzie się dadzą na to nabrać? Bo tylko się na słowach oparli. Bo tylko słowa usłyszeli. Przyszedł ktoś i powiedział, że ja jestem Chrystus, i już. Wiecie, ludzie się dają nabrać naprawdę na rzeczy żałosne. Wystarczy, że ktoś ubierze długą szatę, ma brodę i długie włosy, czyli wygląda jak Pan Jezus na obrazach z epoki renesansu i może wcześniejszych, i już uważają, że to jest Pan Jezus. Poważnie, są ludzie, którzy się dają nabierać na coś takiego. Wychodzi ktoś taki i zaczyna pewne gesty takie naśladować i mowę, i coś tam mówi, i ludzie wierzą, że to jest Jezus. Nie jest ich miliony może, ale taki skrajny przykład tylko podaję, że niektórym wystarczy tylko to, że ktoś powie o tym. Ja jestem Chrystus, i pójdą za Nim. Dlaczego tak jest? W innym miejscu Ewangelii Jana czytamy, już nie będę otwierał, znamy wszyscy to miejsce. Owce mojego głosu słuchają. Mój głos znają, za obcym nie pójdą. Żeby nie pójść za obcym, żeby nie być zwiedzionym, tak jak tutaj, trzeba znać Chrystusa, trzeba znać Jego głos. A jeśli nie czytamy, jeśli nie otwieramy swojego serca na Ducha Świętego, który nas wprowadza w to wszystko, łatwo się damy nabrać. I ja się wiele razy dałem nabrać. Nie będę tutaj się kreował jako ktoś, kto teraz stoi i naucza wszystkich, którzy się gdzieś tam nie znają, a ja się znam. Ja się też wiele razy dałem nabrać. Przychodzili ludzie, mówili o Bożej mocy, o tym, jak Bóg ich prowadzi, o tym, jak Bóg ich powołał, do jakich wielkich rzeczy Bóg ich powołał. A ja byłem tak bardzo głodny tej Bożej mocy, doświadczania społeczności z Bogiem, że szedłem za tymi ludźmi. Teraz już wiem, że trzeba patrzeć na pewne rzeczy. Jak myślicie, czy ja takich kazań, jak ja teraz mówię, nie słyszałem wtedy? Słyszałem. Byli też bracia, którzy ostrzegali, którzy mówili o tym, co jest ważne. Ale mi się wydawało, że jak ja już czytam 3 lata Ewangelię, to ja już tyle rozumiem i wiem, że się nie dam nabrać. Bóg mnie parę razy mocno zawstydził, gdzie musiałem po prostu ze spuszczoną głową przyznać się, że jestem dalej jak niemowlę, i ktoś mnie wmanewrował w coś, i tylko dlatego, że jakieś pochlebstwa mówił na przykład, głaskał, obiecywał. Człowiek tak łatwo za tym pędzi. Dlatego, że chce ciągle więcej. Jeśli my ciągle chcemy więcej, może to nie jest nic złego, bo dzięki temu świat idzie do przodu, dzięki temu świeci nam się tu pod sufitem coś, bo ktoś chciał więcej. Bo przyjechaliśmy tutaj w ciepełku, w samochodzie wygodnym, bo ktoś chciał więcej i popychał ten świat do przodu. To nie jest nic złego. Ale jeśli w duchowości jest taki pęd do więcej, to tu już jest niebezpieczeństwo. Bo więcej to może dać tylko Bóg. To tylko Bóg może poprowadzić, to tylko Bóg może wybrać kogoś i powiedzieć: ty będziesz czynił więcej, bo ty się do tego nadajesz, bo doświadczyłeś już, znasz mnie, znasz mój głos, przeżyłeś krzyż, już twoje ja nie będzie rządzić, ty będziesz czynił więcej. A więc dostaniesz 5 talentów, a ktoś inny dostaje 1. I tam jest napisane: każdemu według jego możliwości. Bardzo ważne jest w uczniostwie być człowiekiem otwartym na to, gdzie pokieruje nas nasz Pan. On wie, który uczeń jest na jakim poziomie i co potrafi.
I ten Leonardo, o którym wspomniałem, kiedyś doczekał, że mistrz pozwolił mu jakąś postać namalować na obrazie albo drzewo, bo już wiedział, że on to potrafi. Także gdzie my myślimy, że te obrazy podpisane Rafaelo, albo Leonardo, albo tam Rembrandt i tam inne sławy, że siadł taki gościu, siedział i malował całymi godzinami i tak dalej. Rzadko, bardzo rzadko jest tak, że ten mistrz w całości namalował ten obraz. Uczniowie bardzo dużo, już specjaliści potrafią nawet odróżnić po pociągnięciu pędzla, który z uczniów to zrobił. Dlatego, że ci uczniowie tworzyli swoje dzieła i pewne cechy tam pozostawili. Ale mistrz uczył w ten sposób swoich uczniów, że pozwala im brać udział w pewnych dziełach. A więc jeśli my jesteśmy... Wiecie, straszną rzeczą by było, gdyby uczeń zakradł się do pracowni i pod nieobecność mistrza coś tam dodał do obrazu. Wyleciałby z pracowni prawdopodobnie od razu, bo mistrz na to nie pozwalał. Więc trzeba było słuchać. Mistrz mówi, idź zrób to, idź zrób to. I tylko to, to co Pan mówi. Ale żeby się tego nauczyć, potrzebna jest też pokora, potrzebne jest takie serce gotowe i nastawione na swojego Pana i mistrza, jako na tego, który ma prawo do tego, żeby nas kształtować, korygować, żeby nas zmieniać, żeby zmieniać nasze, że tak powiem, miejsce w szeregu, że czasami nam się to nie podoba, ale to Bóg jest tym, który wie najlepiej. Jeśli traktujemy naszego Pana jako tego mistrza, który ma prawo do dysponowania naszym życiem, nie będziemy mieli z tym problemu. Będzie naprawdę radością dla nas usłyszeć, że Pan wybrał nas do tego, idź zrób to, idź zrób tamto. Oczywiście ja tu używam takich skrótów myślowych, bo to nie do końca tak jest, że Bóg nam tak mówi, idź zrób to, idź zrób tamto. Ale my, jeśli wyczujemy, nauczymy się wyczuwać głos Ducha Świętego, to zaczniemy to odróżniać od tego, jak Pan nas prowadzi, kieruje do czegoś, albo czasem zatrzymuje i mówi, nie rób tego, nie idź tam, od tego, co w nas jest, od naszych pragnień. Zaczniemy to odróżniać. I właśnie na tym polega uczniostwo, że odróżniamy prawdziwego Pana, prawdziwego anioła światłości od fałszywego. Prawdziwego baranka. Przede wszystkim zobaczmy, mówimy o baranku. Baranek jest zwierzątkiem bardzo pokornym, bardzo takim milutkim, ale też nie ma w nim agresji. Nie ma żadnej agresji. Ja nie słyszałem o wypadków zaatakowania jakiegoś pasterza przez jakiegoś tam baranka. Może dla zabawy, bo one też tam fikają, bodą się i tak dalej. Ale nie było to agresywne. To są zwierzęta nieagresywne. Dlatego nie przypadkiem Bóg wybrał baranka jako ten symbol Pana Jezusa. A więc wiemy, że Jezus jest łagodny. Ale jeśli czytamy Ewangelię, widzimy, że czasami komuś tam nagadał, tych przekupniów ze świątyni przegonił, czasami na kogoś nakrzyczał, czasami się na kogoś zirytował, bo był człowiekiem takim jak my. Ale nie było w żadnym z tych działań grzechu. Nie było złości, która stawała się grzechem. Nie było wściekłości, gniewu, potępienia na człowieka, jak czasami nam się to zdarza. A więc uczmy się od Pana i Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jesteś cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To jest coś, za czym tęskni chyba każdy człowiek. To ukojenie duszy, spokój. Brak stresu, brak strachu, brak lęków o przyszłość. I tu nie chodzi o obojętność taką, patrzy w sufit i nic do niego nie dociera. Nie. Takie coś to daje diabeł. Czasami za pomocą jakichś narkotyków. I żeby człowiek myślał, że to jest to. A potem go zniszczy. Ten pokój od Pana to jest to, że chodzimy do pracy, jeździmy po tych zakorkowanych ulicach, spotykamy nieciekawych ludzi, ale nie ma w nas złości, emocji, wybuchów. To jest trudne. Każdy z nas z tym walczy, każdy z nas chciałby, żeby było inaczej. Ale czytamy, uczcie się ode mnie. A więc uczyć się od Jezusa to nie tylko chodzić do kościoła, czytać Ewangelię.
ale czytać inaczej. Czytać tak, żeby Duch Święty mógł nam pokazać to. Jak to zrobić? Ja nie wiem. Nie ma na to sposobu. I uciekajcie od każdego, który wam powie, że ja wiem, jak to zrobić. Jest na to sposób Boży. To Bóg wie, kiedy. Tak jak uczeń w pracowni mistrza we właściwym czasie jest pokierowany, żeby robił to, żeby robił tamto i żeby w ten sposób działał. Aż stanie się samodzielnym i zacznie uczyć innych. Też jest to napisane w Bożym Słowie. Idźmy dalej. Jest pewien taki istotny czynnik, który pokazuje nam, czy to jest ten Jezus, Syn Boży, Zbawiciel, czy może ktoś, kto się pod Niego podszywa. Czy to jest ten Duch, który jest od Boga, czy to jest jakiś inny Duch. Otwórzmy Ewangelię Jana, 5 rozdział. Czterdziesty trzeci werset. I 44. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Jak możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Pan Jezus mówi mocne słowa do ludzi, którzy myśleli już, że jest, że wszystko będzie fajnie, że jesteśmy wybrani, On tylko nas wybrał, wyróżnił. A jednak czytamy o tym, że przyjdzie ktoś we własnym imieniu i go przyjmą. Jak wielu ludzi przychodzi do kościoła we własnym imieniu. Skąd to poznać? Jak to zauważyć? Dalej w Ewangelii Jana, nie mam tego zapisanego, więc troszkę może poszukam. 16 rozdział. Chyba to jest tutaj, gdzie Jezus mówi o zesłaniu, o Duchu Świętym, gdzie mówi o tym, że Duch, który przyjdzie od Ojca, uwielbi mnie. Nie pamiętam, jak ktoś już znalazł to, to podajcie. 16 rozdział? Nie, 14, tak? 16 rozdział. No właśnie, od 13 może. Lecz gdy On, przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty, jeśli działa w Bożym człowieku, uwielbia Jezusa. Duch fałszywy uwielbia człowieka. I tutaj czytaliśmy też wcześniej, ludzie przyjmują chwałę od siebie nawzajem, zależy im na tym, to nie jest Boży Duch. Jeśli jakikolwiek Boży sługa jest łasy na pochlebstwa, a wręcz domaga się tego, chce, żeby go wywyższano, chwalono, to trzeba być bardzo ostrożnym. To nie jest Duch Chrystusowy, to jest cielesność. Duch Święty uwielbia, oddaje chwałę Jezusowi, wywyższa Jezusa. A więc w tym możemy zobaczyć, porównać. Czasami okazuje się, że jeśli jesteśmy czujni, pamiętamy o tych wersetach, to bardzo szybko wyłapiemy takie niuanse. I co z tego, że ktoś będzie nie wiadomo jakie rzeczy mówił? Może cała sala płakać ze wzruszenia, ale jeśli ten człowiek wskazuje na siebie, nie oddaje chwały Bogu, nie wielbi Jezusa, a tylko sam chce być wywyższony, po prostu nie i tyle.
i reszta nie ma znaczenia. Niestety w Kościele tak jest, że wiecie, ja słyszałem takie słowa. No ja wiem, że on tam działa w jakimś dziwnym nauczaniu, ja wiem, że... Ale u nas fajnie mówił. Dosłownie słyszałem takie słowa, kiedy podszedłem do pewnego brata i się spytałem, czy wy wiecie, kto to jest, ten kaznodzieja? On jest jednym z przywódców nauki, którą głosi takiej fałszywej, no, złej nauki, która fałszuje obraz życia z Bogiem i tak dalej. No tak, ale u nas tego nie mówił. Straszne, że ludziom wystarczy tylko to, co w danym momencie jest i jest fajne, nieważne tło. A Bóg mówi, patrzcie na to tło właśnie, patrzcie na to, czego nie widać, co się nie rzuca w oczy pierwsze, bo ten fałszywy anioł światłości no, oślepiał swoim blaskiem i ludzie tracą rozum. Tak jak to złoto temu koledze mojemu błysnęło, zarobię, tanio, stracił rozum, bo przysłonił mu go zysk, okazja się trafiła. I tak działają tacy ludzie. I w Kościele dokładnie tak samo. Wiecie, pewien brat opowiedział mi historię, mówiłem wczoraj żonie. Historia tak niewiarygodna i tak absurdalnie, nie wiem jak powiedzieć, że gdyby ktoś inny mi to opowiedział, to bym nie uwierzył. Kilkanaście lat temu chyba, już nie pamiętam, ten brat mi mówił, nieważne kiedy. Ale no, jakiś czas temu spory, pewien zbór w Polsce otrzymał ofertę z Ameryki. Chcemy was kupić. Wasz zbór z ludźmi. Damy wam dużo pieniędzy, w zamian za to wyjdziecie ze swojego kościoła, w którym jesteście i przyłączycie się do naszego kościoła. Będziecie pierwszym zborem w Polsce z naszego kościoła, i będzie taki przyczółek i my będziemy sobie tam może inne zbory kupować w ten sposób i tak zbudujemy kościół taki, którego jeszcze w Polsce nie ma. Każdy jak to słyszy, to takie oczy. Jak? Przecież to jest niemożliwe, że ktoś coś takiego wymyślił, wierzący ludzie. I wiecie, że w tym zborze dyskusja się zaczęła. No, słuchajcie, no potrzebujemy pieniędzy, zbudowalibyśmy nową kaplicę, bo tu już ciasno, bo to wszystko stare się sypie bez przerwy, ładujemy pieniądze i nic z tego nie mamy. Pastor skłaniał się ku temu, żeby... Przecież dają nam swobodę działania, nie zniewolą nas. Dostaniemy tylko pieniądze, nic się nie zmieni, dalej będziemy sobie funkcjonować tyle, że będzie nam wygodniej. Będziemy mieli... Fajny budynek, oni tam wprost powiedzieli, zróbcie z tymi pieniędzmi, co chcecie. To są dla was pieniądze. I dopiero ktoś tam ze starszych się ocknął i zaczął się burzyć. I mówi, bracia, co wy chcecie zrobić? Powoli się tam inni przyłączyli, w końcu ta sprawa upadła. W tym zborze nie posłuchali, ale znalazł się inny zbór, mniejszy, niewielki, który na to poszedł. Zobaczcie. Jak się zakłada zbory? Nie przez głoszenie Ewangelii, nie poprzez pozyskiwanie ludzi ze świata, tylko przez pieniądze. Mam pieniądze, to sobie kupię zbór. Straszne, straszne. I zobaczcie, jawna, zła, niewłaściwa postawa jakichś chrześcijan. Ewidentnie. Jak słyszymy to, to aż truchlejemy. Jak można? A jednak komuś błysnęło po oczach. Ktoś stracił rozum i zaczął myśleć, że przecież będziemy mieli z tego korzyści. A jak Ewa usłyszała ofertę? Ale za co? Za spróbowanie jakiegoś tam owocu? Taka korzyść? Nie, tam było coś więcej. Tam nie chodziło tylko o owoc. Będziecie jak Bóg. A więc zobaczcie, to, co się wydaje tak na pierwszy rzut oka, to jest jeszcze nic. To, co jest dookoła, jest takie atrakcyjne i uśmierza naszą czujność. A więc patrzmy, czy ktoś szuka swojej chwały, czy postępuje tak, jak nasz mistrz, czy jest to tak, jak się nauczyliśmy, czy to jest taki Jezus, jakiego znamy z Ewangelii. Bo jeśli ktoś mówi słowa, których nie ma w Biblii i przy tym się upiera i jeszcze mówi, że Duch go prowadzi,
Sprawa wydaje się prosta, a jednak tak wiele sekt, tak wiele zwiedzeń, tak wiele tragedii, bo ludzie, bo zbory się dzielą, bo ktoś gdzieś poszedł za czymś. Idźmy dalej. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Piętnasty, 20 werset. Mateusz 7, 15, 20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Trochę dziwne słowa, bo czasami się wydaje tak, no, żeby były owoce, to trochę musi potrwać. A tu może być już za późno. Nie, tu nie chodzi o to, czy poczekajmy i zobaczymy, czy dana nauka, którą przyjął jakiś tam zbór, za 2 lata okaże się błogosławieństwem dla tego zboru, czy raczej rozbije ten zbór. Nie trzeba czasami czekać. Wiecie, co już jest owocem? Choćby to, co wcześniej mówiłem, chwała. Czy ktoś staje się gwiazdą, zaczyna być popularny, wszyscy biegną go zobaczyć, czy przyjmuje chwałę dla siebie, czy to, co mówi, zawiera na przykład bardzo wiele z takich ludzkich działań, z biznesu. Znaczy, parę lat temu, no może nie parę, trochę więcej lat temu, ponad 20 chyba już prawie, przeleciała przez Polskę rewolucja w Kościele miała być. Rick Warren książki swoje po polsku wydał. I miało być nie wiadomo co, przebudzenie, zbory miały rosnąć, Kościół miał być duży, każde zbory, które poszły za tymi radami, miały wzrastać. Ilu pastorów się dało na to złapać, rozdawali książki, mówili, czytajcie, bo tu jest recepta, dosłownie ja to słyszałem. Tu jest recepta na wzrost zboru. Nie w Biblii, tylko u Ricka Warrena. Ja już wtedy wiedziałem, że absolutnie to nie potrzebowałem czekać. Nie potrzebowałem czekać kilka lat, żeby zobaczyć, co z tego będzie. Bo owocem już było to, że ktoś potrafił zaślepić umysły innych chrześcijan, potrafili zafascynować się człowiekiem, potrafili odsunąć na bok Boże Słowo i zachwycić się książką. To już był owoc, już widoczny. Nie trzeba czekać na rozwalone zbory, na rozbite małżeństwa, na ludzi gdzieś tam, którzy do świata odeszli albo w sektach są. Nie trzeba na to czekać. Wystarczy przyjrzeć się początkom. Nawet to ziarenko poobserwować. Ale czy będziemy w stanie rozróżnić dobre ziarno od złego? No ziarno to ziarno, wydaje się, nie ma różnicy. Wiecie, ja kiedyś gdzieś czytałem, że taki w Polsce jest pan, który pracuje w jakiejś tam inspekcji spożywczej, która się zajmuje, nie wiem, czy to sanepid, czy jakieś inne, że on jak jedzie nad morze i idzie do jakiejś smażalni ryb, jak zamówi jakąś rybę, to on odróżni, jaką rybę mu podali. Czytałem z nim wywiad. Ja mówię, to jest niemożliwe. Mi by mogli dać cokolwiek i nie odróżniłbym karpia od dorsza, no może to jeszcze, ale już jakieś tam te bałtyckie ryby i tak dalej. Dlaczego on tak to potrafi rozróżnić? No i robi tam czasami, że tak powiem, dobrą robotę, bo idzie i mówi, słuchajcie, ale daliście mi zamrożoną rybę. To jest odmrożona ryba, nie jest świeża. Albo nie tego gatunku. Ja zamówiłem tą, a dostałem tamtą. Oni są w szoku, bo nikt tego nie odróżnia, ci wszyscy ludzie, co kupują, a ten człowiek to odróżnia. No i mając te uprawnienia, korzysta z tego. Czasami jakieś mandaty nakłada i tak dalej. Ale skąd mu się to wzięło? No po prostu się ćwiczył. Lata doświadczeń, praktyki, poznawania, nauczył się odróżniać. A więc można odróżnić już na etapie ziarna, czy to jest dobre, czy złe.
Chociaż dla laika będzie się wydawać ziarno to ziarno. Ale jeśli jesteśmy z Panem, mało tego, odróżnianie nie polega na tym i ta nauka, że będziemy patrzeć, to jest za mało. Bo tak jak mówię, patrzenie na anioła, fałszywego anioła światłości, kiedy tylko same oczy mają decydować, no to lśni, prawdziwy. Patrzenie tylko i wzrok na złoto i tombak, no też lśni, za mało. Trzeba próbować, trzeba smakować, trzeba doświadczyć, trzeba czasami spróbować coś, co się wypluje zaraz, bo się pozna, że to jest nie to. A więc doświadczanie. I dlatego, że wpakowałem się w jakieś tam złe nauki i zobaczyłem te metody, dostrzegłem, jak ci ludzie działają, w jaki sposób zdobywają rzesze wyznawców. Sam tam byłem, sam w to wszedłem, sam tak myślałem. To dlatego, dzięki Bogu, zaczynam widzieć, zaczynam się uczyć, zaczynam dostrzegać, czym się różni prawda od fałszu. Chociaż wygląda tak samo. Wygląda jak baranek, czasami nawet mówi jak baranek, ale nie do końca. Więc widzimy tutaj, że ten owoc to niekoniecznie jest, bo wiemy, że Pan Jezus, mówiąc o tych owocach, nie chce, żeby Kościół zbyt długo czekając na takie jawne, widoczne efekty złe, dopiero wtedy się zorientował, że to jest coś złego, kiedy może być już za późno. Ja wiem, że Pan Jezus mówił jeszcze o czymś, co można wcześniej rozpoznać. Nawet dobry ogrodnik, kiedy widzi drzewo, to on już będzie wiedział, czy to drzewo jest dobre, czy nie. Bo zobaczy, jakie ma liście, jakie ma gałązki, ile ma tych odrostów dobrych, złych, jak jest prowadzone i tak dalej. Jaką ma glebę. On już to wie, a my tylko widzimy drzewo. A więc zobaczcie, poznając naszego Pana, ucząc się o Nim z Ewangelii, przykładając tą miarę, można uniknąć wielu zranień, wielu ślepych uliczek, przede wszystkim przeżyć. Człowiek, który uczy się od Pana Jezusa, jest bezpieczny. Jeszcze dalej idąc, Ewangelia Jana, znów 13 rozdział. Jan 13 i 35 werset. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. O, wszyscy znamy ten werset. Wszyscy nieraz go słyszeli. Nawet może i słyszeli tak od kogoś, że o, tu jest miłość wzajemna, albo tu nie ma miłości. Ile razy ja to słyszałem, że tu nie ma miłości. Sam tak kiedyś mówiłem, że tu nie ma miłości. Ja sam nie potrafiłem kochać. Właśnie to jest bardzo ważne. Jeśli przychodzi ktoś i mówi, oskarży ciebie czy zbór, o ile to jest nieprawdziwe oskarżenie, że nie masz miłości, że w tym zborze nie ma miłości, to przede wszystkim trzeba popatrzeć, czy on potrafi kochać. Czy on wie, co to jest miłość? Bo może być człowiekiem, który zna słowo, ale sam w sercu tego nie ma. Nie doświadczył, nie umie, nie potrafi. Po miłości wzajemnej. To nie może być tak, że ktoś mówi, kocham Pana, kocham Jego Kościół, ale w Kościele już nie był 5 lat, albo nigdy. Albo nie jest w ogóle w żadnej społeczności regularnie, stale związany, zżyty z tymi ludźmi, ale mówi, że kocha. Bzdura. Jak możesz mówić, że kochasz, jak ta miłość twoja nigdy nie została sprawdzona? Bo fajnie jest siedzieć sobie w domu, słuchać kazań z internetu i mówić, że się kocha. To chcemy zobaczyć ciebie pośród ludzi. Ile razy ja już to słyszałem? A, bo gdzie nie byłem, to ci ludzie są tacy, tacy, tacy. A może to ty jesteś taki i taki i taki i ciebie nie akceptują, bo próbujesz źle tą miłość okazywać. Nie umiesz kochać. Wielu jest takich, którzy mówią, tu nie ma miłości. Uniwersalny zwrot, który pozwala im z czystym niby sumieniem wyjść z tej społeczności, zamknąć drzwi i powiedzieć, że oni są gorsi ode mnie. Wielu tak mówiło. Wielu już je pogubiło, którzy tak mówili. Jeśli chcesz prawdziwie
uczyć innych miłości, to bądź pośród nich. Okazuj im tą miłość. Zawstydzaj ich swoją miłością nawet. To wtedy się nauczą. Tak jak Pan Jezus wielokrotnie zawstydzał innych ludzi swoją miłością. Dlaczego Bóg od nas wymaga kochania nieprzyjaciół? Dlaczego Pan Jezus mówi tak wiele o tym i potem nauka apostolska o tym, żeby przebaczać, żeby okazywać zło dobrem, zwyciężać? Bo wiecie, jeśli są dwie osoby, które gryzą się ze sobą, tak jak często bywa, czy to w małżeństwie, czy w innych relacjach, w pracy, między sąsiadami, jeden odpłaca drugiemu tym samym. I tak jest bez końca. Ale jeśli jeden okaże coś, zrobi coś dobrego dla tego człowieka, raz, drugi, trzeci, to temu drugiemu będzie głupio skrzywdzić kogoś, kto mu okazał dobro. I to o to chodzi. Pan Jezus mówi, przerwij ten krąg wzajemnego niszczenia się, wzajemnego szarpania się ze sobą i wzajemnego skarżania się o brak miłości, wzajemnego dokuczania sobie i robienia sobie na złość. I jednocześnie domagania się świętej sprawiedliwości. Bądź pierwszym, który na zło odpowie dobrem. I wtedy ten, któremu zrobiło się coś dobrego, wiecie, on nie będzie tak już łatwo mu tak odpłacić złem. Może raz jeszcze to zrobi z rozpędu, ale jeśli drugi raz okażesz mu dobro, pomożesz, nie wiem, pozamiatasz chodnik przed jego domem, odśnieżysz mu podwórka, dojazd czy coś, to on już nie będzie taki chętny do tego i tak łatwo mu to nie przyjdzie, żeby cię zaatakować, żeby znów tam wyskoczyć o coś. Dobro czynione drugiemu człowiekowi zatrzymuje zło w jego sercu, a przynajmniej bardzo utrudnia to zło. A więc ta miłość wzajemna jest czynnikiem, który zmienia ludzi, który powoduje to, że dawni wrogowie potrafią się miłować. A czy my i Bóg nie byliśmy w takim miejscu? Między nami a Bogiem był mur nieprzyjaźni. I Bóg to zmienił przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo Jezus udowodnił Bożą miłość, idąc za nas na krzyż. I co teraz, tak walczyć z takim Jezusem? Walczyć z takim Bogiem? Ludzie, którzy nie doświadczyli i nie znają Bożej miłości, walczą z Nim. Ale nie jeden wojował. Apostoł Paweł tu jest świetnym przykładem. Wojował, ale kiedy doświadczył przebaczenia grzechów, kiedy ten potężny Jezus stanął przed nim i nie zabił go za to, co przeciwko niemu zrobił, tylko okazał mu łaskę. Cała ta złość Pawła roztopiła się jak śnieg na wiosnę i zniknęła. I tak działa miłość. A dalej czytamy 17 rozdział Ewangelii Jana. 11 werset. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, czyli ci uczniowie, którzy zostają tutaj. Ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu moim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Podobne słowa, werset 20-23. A nie tylko za nimi proszę, lecz za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jeszcze 23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Przez lata myślałem, że to jest jedyna modlitwa Pana Jezusa, której Ojciec nie wysłuchał. Nie mamy czasem takiego wrażenia? Pan Jezus powiedział, że Ojciec wysłuchuje Jego modlitw. Wszystkich. A tej nie wysłuchał? No jak się popatrzy na Kościół, to się wydaje, że tak jest. Więc jakie wnioski? To nie, jeśli mówimy o tym, mówimy o Bogu, że jest mądry, że wszystko, co robi, jest doskonałe,
że Pan Jezus nie pomylił się w niczym, to znaczy, że nie rozumiejąc tego, co tu jest przedstawione i tej sytuacji Kościoła obecnie, to my coś nie widzimy. A nie to, że Bóg nie wysłuchał modlitwy Pana Jezusa. To my czegoś nie rozumiemy. To my nie dostrzegamy jedności. Ona jest. Ile razy mieliśmy takie sytuacje, że spotkaliśmy brata, siostrę z różnych kościołów, czasami bardzo nam odległych, ale kiedy porozmawialiśmy o naszej wspólnej wierze, o naszym Panu, to czuliśmy się, jakby to był brat najbliższy memu sercu, chociaż go pierwszy raz widzimy na oczy. I ta jedność jest. Ona jest wśród tych dzieci, które należą do Chrystusa. Owszem, to też jest coś, czego się trzeba uczyć. Miłości się trzeba uczyć, więc to nie jest tak, że ktoś się nawraca, już wszystkich kocha i tak mu zostanie. I jest jedno ze wszystkimi i tak mu zostanie. To wszystko jest czymś, co trzeba wywalczyć w tej walce ze swoją cielesnością. Co musi być, to ta nasza, ten nasz egoizm, ten brak miłości musi umrzeć na krzyżu. I kiedy to się dzieje, uczymy się kochać, uczymy się jedności. Zaczynamy to rozumieć. Jeśli ktoś czyta te słowa, to tak pomyśli. No, jedyna modlitwa, której ojciec nie wysłuchał. Ale Pan Jezus najpierw prosił o jedność pomiędzy apostołami, pomiędzy uczniami, tymi, których Bóg mu dał wtedy, bo ważne było, żeby od ich jedności zaczął się Kościół. Jeśli oni by nie mieli jedności, już na samym początku Kościół by się podzielił, powstałyby sekty, grupki wzajemnie się zwalczające, koniec, pozamiatane. Ich jedność zbudowała Kościół, między innymi ich jedność. A potem Pan Jezus modlił się o naszą jedność, o tych, którzy przez ich zwiastowanie się nawrócą, o nas, abyśmy byli w jedności. Kolejny element, po którym możemy poznać odróżnić fałszywego Jezusa od prawdziwego, fałszywego baranka od prawdziwego. Czy ten człowiek potrafi być w jedności z innymi? I tu nie chodzi o taką jedność, że wiecie, ja już nieraz słyszałem, że no, nasz pastor to się co miesiąc spotyka na wspólnej modlitwie ze wszystkimi kościołami w mieście. Słyszałem takie świadectwa jedności. To nie jest jedność. Albo nasz pastor nie ma problemów, żeby razem modlić się czy poprosić do usługi księdza, popa, tam kogo tam jeszcze, kto się nawinie. Bo my chcemy dążyć do jedności. Tak się dąży do jedności według ciała. Tak świat mówi o jedności. Czyli jedność według świata to jest zebrać ludzi w jednym miejscu, nie pozwolić im mówić o rzeczach, które ich różnią, to wtedy będzie jedność. No to nie tak. No, jedność polega na tym, że serce jest jedno. Ten sam Pan, to samo Słowo. Możemy się różnić w pewnych niuansach, one są nieistotne. Naprawdę są nieistotne, chociaż dla niektórych są bardzo ważne. Ale jeśli trzymamy się tego samego Pana, to jest to ten sam pasterz, ten sam głos pasterza, idziemy za nim razem. Jakkolwiek możemy się spotykać w różnych budynkach, pod różnymi szyldami, w różnych denominacjach. I ja nie mówię, że wszyscy w tamtym zborze są Bożymi dziećmi, wszyscy w tym zborze są Bożymi dziećmi, a wszyscy w tamtym nie są. Nie to. Jedność widzi Bóg, ten, który dostrzega serca. My tego nie widzimy, więc nie wolno nam odrzucać pochopnie, przyjmować pochopnie. Pan Jezus zachęca do sądzenia. Wielu mówi, nie wolno osądzać. Ile razy to słyszałem? Ojoj, czym więcej dziwnych nauk w danej społeczności jest, tym więcej się mówi o tym, że nie wolno osądzać. A Pan Jezus mówi, owszem, mówi, nie sądźcie, ale jeśli już sądzicie, to nie sądźcie z pozoru, tylko sprawiedliwie. Bo ja też nikogo nie sądzę niesprawiedliwie. A więc ten sąd jest czasem konieczny, żeby ocenić, przyrównać do Jezusa, którego głoszą, życie, które prezentują, miłość, o której mówią i jedność, którą się chwalą, przyłożyć do wzorca Ewangelii, do Pana Jezusa, do Bożego Słowa. I wtedy zobaczymy, co to jest warte.
A więc widzimy, że jest ostrzeżenie, a szczególnie w czasach ostatecznych, że nazbierają sobie nauczycieli, którzy mówią to, co ucho chce. Jest bardzo trudno wytłumaczyć bratu czy siostrze, dlaczego uważam na przykład tą naukę, czy tamten kościół, czy tego nauczyciela za zwodziciela. Czasami jest to bardzo trudne, bo na oko wygląda wszystko pięknie. Mówią tak samo, te same Biblie czytają, pewne rzeczy robią podobnie, ale coś tam jest nie tak, coś jest pomijane. Właśnie co? Chwała dla człowieka, stawianie na ludzkie metody. Wspomniany Rick Warren bardzo dużo czerpał z psychologii, z takiego biznesowego obrazu Kościoła, gdzie Kościół się traktuje jak firmę i można przyłożyć pewne wzorce i przez to osiągnąć jakiś rozwój. A więc organizacja, poukładanie wszystkiego, poobdzielanie ludzi odpowiednio uzdolnionych odpowiednimi służbami i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko ludzkie metody. Jakkolwiek w Biblii też są takie rzeczy, tylko że to Duch Święty czyni, a nie człowiek. I to są pewne takie drobiazgi, gdzie widząc coś, czasami wydaje nam się, że to jest baranek. Ale jednak nie mówi jak baranek. A może nawet mówi jak baranek, ale owoce nie są takie, jak Pan Jezus przedstawiał. Ja tylko taki zarys przedstawiłem tu tych pewnych rzeczy, tych spraw. Tego jest bardzo dużo w Biblii, w Starym Testamencie i w Nowym. Ale jedno jest ważne. Nie połapiemy się w tym. Nie będziemy umieli odróżniać, jeśli nie będziemy mieli Mistrza i Pana. Jeśli nie będziemy Go naśladować, jeśli nie będziemy Go poznawać, jeśli nie będziemy się od Niego uczyć. To jest najważniejsze. Jeśli znamy Jezusa, jesteśmy bezpieczni. Amen.